Witajcie w Holokronie. Dzisiaj drugi odcinek będący niejako kontynuacją przygód Hana Solo. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, to serdecznie zapraszam. A teraz poznajmy dalsze losy Gwiezdnego Awanturnika, który już niebawem doczeka się swojego nowego kanonicznego filmu. Pamiętajcie, że informacje przedstawione w tym odcinku dotyczą tylko i wyłącznie legend. Trzeci, ostatni odcinek o przygodach Hana Solo pojawi się już niebawem. A teraz zapraszam do oglądania. Po wszystkich przygodach, jakie spotkały Hana Solo w trakcie trwania wojny galaktycznej, aż dziwne, że jeszcze chciało mu się latać i przeżywać kolejne. Nasza historia zaczyna się zaraz po tym, jak złożył wymarzony pocałunek na ustach księżniczki Leii podczas imprezki Ewoków z okazji zniszczenia drugiej Gwiazdy Śmierci. Solo nie spoczął na laurach, bowiem mimo zadania potężnego ciosu Imperium, nie zakończyło to jego istnienia. Wraz z księżniczką oraz Luke'iem wzięli udział w misji na planecie Bakura, którą zaatakowała rasa Siruków. W efekcie walka z nowym wrogiem doprowadziła do rozejmu między siłami Sojuszu a resztkami Imperium. Han starał się ugrać coś więcej z księżniczką, ale czasu dla siebie mieli niewiele. Zresztą Leia miała gorsze dni z powodu wizji, w których widziała Anakina Skywalkera. Po odparciu inwazji, Imperium zachowało się jak na Imperium przystało i zdradziło Sojusz, biorąc na cel Leję, którą ostatecznie uratował Solo. Imperium znów dostało po tyłku, a rebelianci oficjalnie założyli Sojusz Wolnych Planet. Następnie Solo dowodził siłami rebeliantów w bitwie dla Eclipse, w której brały udział ponownie trzy siły – Sojusz, Imperium oraz konsorcjum Tybera Zana. Gra była warta świeczki, bowiem chodziło o planetę Kaut, która była prawdziwą fabryką wszelakiej maści statków. Ostatecznie Tyber zniszczył kolejną porcję jednostek Imperium i zdradził Sojusz, uciekając z tym, co chciał. Ale to inna historia, jak zawsze. Solo, mimo bycia bohaterem na skalę galaktyki, wciąż narzekał na brak hajsu. Nie chciał przyjąć ich od domu Alderaan oraz Sojuszu, postanowił więc udać się na Tatooine wraz z Leją, by tam dostać się do swojego konta bankowego. To jednak okazało się być zamrożone na wskutek faktu, iż Han, uwaga, uwaga, sam był zamrożony w karbonicie. O ironio, to ucz nas, by konta zakładać w bankach na Coruscant, a nie pustynnych zadupiach. W międzyczasie Artu został schwytany przez Jawy, ponownie zresztą, przez co Han ruszył na ratunek. Nie wiedział, że w rękach tych zakapturzonych kurdupli z oczami jak grudki żaru znajduje się również pewien jegomość cierpiący na amnezję. Nic dziwnego, skoro kilka dni wcześniej ledwie żywy wydostał się z wnętrza Sarlaka. Boba Fett, który nie wiedział jeszcze kim jest, pomógł Hanowi odbić Artu i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie Leia, która powtarzając non-stop imię Hana, przywróciła pamięć łowcy nagród. Ekipa uciekła, ale nie było to ich ostatnie spotkanie. Po tych wesołych przygodach Solo wraz z Chewiem oraz Lando brali udział m.in. w pierwszej konferencji Wolnych Ludzi, odwiedzili też Kashyyyk, na którym czekała ich przygoda związana ze złym szwagrem Chewiego, Wargiem, którego to machinacje wywołały tzw. wojnę na Gai-Toth. Po zakończeniu tego epizodu Solo znów stał się bohaterem, głównie za sprawą wyzwolenia Kashyyyk, eliminując opresję ze strony Trandoshan. Następnie stanął w szranki z wojennym lordem niejakim Singem, który zaatakował siły Nowej Republiki. Na domiar złego, w czasie gdy Han parował w pocie czoła, jego kobieta została poproszona o rękę przez jakiegoś frajera z planety Hapes, niejakiego księcia Isoldera. Han był przybity, bowiem nie mógł równać się z takim pyszałkowatym bogaczem jak Isolder. Postanowił więc zagrać w sabaka i wygrał prawa do władania Datomirą. Tak, wygrał w karty całą planetę. Zaraz potem porwał Leję i zabrał ją na swoje nowe włości, by tam dowieść swej miłości. Niezwykle romantyczny i psychopatyczny plan, przyznacie. Tam oczywiście czekały na nich wiedźmy oraz sekretna baza Lorda, z którym w międzyczasie walczył. Słowem, nie były to wakacje życia. Ostatecznie jednak przeciwnik został pokonany, Leia przyjęła jego zaręczyny i najbardziej znana para z odległej galaktyki wzięła ślub. Ależ cóż to była za piękna ceremonia. Ja też tam byłem, jadłem, piłem i dobrze się bawiłem. Następnie para młoda znów rzuciła się w wir przygód, odwiedzając m.in. Tatooine, gdzie Leia lepiej poznała swojego ojca dzięki ludziom, którzy go pamiętali. Niedługo potem oświadczyła Hanowi, że jest w ciąży z bliźniakami. 500 dodatkowych kredytów na konto. Nieźle. Następne lata również nie były łatwe, bowiem Han brał udział w wielkiej kampanii Frauna, która zasługuje właściwie na oddzielny odcinek. Jego nienarodzone dzieci stały się obiektem pożądania pewnego szalonego klona, a genialny taktyk dowodzący siłami Imperium zdołał niemalże położyć Republikę na łopatki. Han poznał w międzyczasie niejakiego Talona Card, potem brał udział m.in. w bitwie o Sluiz Van, spotkał wspomnianego w poprzednim odcinku legendarnego senatora Ben Iblisa oraz zadał kolejny cios siłom Imperium, z którymi wojna, jak widać, nigdy się nie kończy. W
końcu przyszedł czas, by zostać ojcem. Bliźnięta Jason i Jaina powiększyły rodzinę Solo. Han był zdenerwowany, ale nie miał czasu na biadolenie, bowiem pałac, w którym przebywali, został zaatakowany właśnie po to, by odebrać im nowonarodzone dzieci. Atak został odparty, a przy pomocy Mary Jade i całej klasycznej ekipy kryzys wraz z Fraunem zażegnany. Nasz dawny przemytnik nie musiał długo czekać na kolejne przygody, bowiem zaraz potem zjawił się w galaktyce odrodzony Imperator, który chciał, uwaga, zdobyć kolejne, nienarodzone jeszcze dziecko Lei. Złoczyńcy swojego czasu strasznie upodobali sobie dzieci Hana. Tak czy inaczej, Imperator został ostatecznie pokonany, a mały Anakin, dzięki pomocy swoich rodziców, został uratowany przed okrutnym losem bycia nowym ciałem dla Imperatora. W kolejnych latach Han starał się przeprowadzać również misje dyplomatyczne, na przykład na Kessel, które miało być nowym członkiem sojuszu. Niestety doszło tam do niezbyt przyjemnych starć, w efekcie których poznali niejakiego Kypa Durona oraz kolejnego imperialnego pachołka, tym razem w postaci admirał Dali. Ich potyczka zakończyła się zniszczeniem prototypu Gwiazdy Śmierci oraz statku zwanego jako Pogrąca Słońc. Tym ostatnim pobawił się wcześniej jeszcze wspomniany Duron, niszcząc całą planetę, ale to jak zawsze inna historia. Han znów wyruszył na kolejne misje, które miały zapewnić przetrwanie Nowej Republiki, która była w coraz gorszym stanie. Luke w tym czasie budował od podstaw nowy zakon Jedi. Han wraz z Leją i Chewiem wybrali się na szukanie zaginionych dzieci Jedi, m.in. na planecie Belzavis. W kolejnych latach Han powrócił m.in. na chwilę do pałacu Jabby, by dowiedzieć się, że budowana jest kolejna super broń przeciwko siłom Republiki, tym razem z inicjatywy Huttów. Jak się domyślacie, ta historia również skończyła się wygraną naszych bohaterów. Potem mamy jeszcze przygody na tzw. planecie Zmierzchu oraz spotkanie z bóstwem z innego wymiaru, zwanego jako Varu. Obie te historie są przez fanów uznawane za jedne z najgorszych, które zostały wypuszczone w starym kanonie. Niemniej, ja i tak uważam, że warto te historie poznać. Są jakie są, niemniejsze głupotki zdążyły się już pojawić w nowym kanonie. Lata 16-17 po bitwie o Yavin to z kolei wydarzenia zwane jako Kryzys Czarnej Floty, w której Han brał oczywiście udział, będąc jednocześnie ojcem na pełen etat. Leia była bowiem zajęta przewodzeniem Republice, co oczywiście sprowadzało na rodzinę Solo nadmierne zainteresowanie, co z kolei przekładało się m.in. na zamachy na ich życie. Gdy i ten kryzys ustąpił, przyszedł kolejny, zwany jako Kryzys Koreliański. Tutaj Han ratował tyłek Lando, parał się pracą ze swoimi dawnymi znajomymi po fachu, współpracował z Marą Jade. Gdy sytuacja się uspokoiła, Han zasłużył w końcu na wakacje. Wraz z całą rodziną wybrali się rok później na Korelię. A tam, no bo jak żeby inaczej, kolejna przygoda zagrażająca życiu, zwana jako pierwsza insurekcja koreliańska. Gdy i te zawieruchy się skończyły, m.in. dzięki bitwie o stację Centerpoint, Han chciał na chwilę powrócić do swojego awanturniczego sposobu życia, wybierając się na planetę Jubilar. Tam czekał na niego dawny znajomy, czyli Boba Fett. Obaj panowie postanowili, że ich wzajemna uraza trwa już zbyt długo i czas się pokojowo rozejść, co też zrobili. Następnie Han wziął jeszcze udział w tzw. kryzysie dokumentów z Kamas, by następnie stawić się na ślubie Luke'a Skywalkera i Mary Jade. Tam, o dziwo, do niczego dziwnego nie doszło. Dzieci Hana przystąpiły do nauki pod okiem Skywalkera na Jawinie 4, by zostać nowym pokoleniem Jedi. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Dopóki nie zjawiła się tajemnicza rasa z innej galaktyki, czyli Yuuzhan Vong. Dalsze losy i przygody Hana Solo poznamy w trzecim, ostatnim odcinku z tej małej serii. Dziękuję Wam za oglądanie i niech moc będzie z Wami.